Witam w historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Konstanty Gebert, autor głośnej książki Ostateczne Rozwiązania, a także właśnie niedawno publikowanej historii Izraela pod tytułem Pokój z Widokiem na Wojnę. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się z Panem porozmawiać na temat czerwonych kmerów i tego, co wydarzyło się w Kambodży pod ich rządami. Zacznę od tego podstawowego pytania: kim byli czerwoni kmerzy? Skąd się oni wzięli? No, wzięli się, jak to często ludobójcy, z wojny. Kambodża, mały, 8-milionowy kraj, był terenem zajadłych walk w czasie wojny wietnamskiej między wojskami północno-wietnamskimi i Wietkongiem z jednej strony, południowo-wietnamskimi z drugiej i Amerykanami. W ciągu trzech lat, na początku lat 70., Amerykanie zrzucili na Kambodżę trzy razy więcej bomb niż w ciągu całej II wojny światowej na Japonię. Zginęło 800 tysięcy ludzi, jedna dziesiąta ludności kraju. Jako ofiary nalotów amerykańskich? Tak. A skąd te naloty w tym kraju? Bo północni Wietnamczycy przez Kambodżę, która graniczy zarówno z północnym, znaczy graniczyła wtedy zarówno z północnym, jak i z południowym Wietnamem, teraz graniczy po prostu z Wietnamem przez Kambodżę przeprowadzali swoje wojska. Kambodża była zbyt słaba, żeby się temu przeciwstawić i Amerykanie wobec tego uznali, że będą bombardować. No i bombardowali. Ich celem było zbombardowanie szlaków przeszutowych Wietnamczyków. Ale te szlaki szły przez kambodżańską prowincję i od bomb ginęli zarówno żołnierze wietnamscy, jak i Kambodżanie. W dodatku Władzę w stolicy Phnom Penh objął marszałek Lon Nol, dowódca armii, który uznał, że dla Kambodży będzie bezpieczniej sprzymierzyć się w pełni z Amerykanami. Co sprawiało w związku z tym, że Amerykanie to były te bomby, które spadają, że zyskał reputację zdrajcy. A na północnym wschodzie Kambodży, który był okupowany przez Wietnamczyków, Wietnamczycy oddali władzę czerwonym Khmerom, czyli lokalnej. Partii Komunistycznej, chłopskiej, bardzo inspirującej się maoizmem, na czele której stał, jak to niemal zawsze bywa, kambodżański inteligent, wykształcony w najlepszych kambodżańskich szkołach z doktoratem na Zorbonie, który był twórcą nowej rewolucyjnej teorii, która głosiła, że socjalizm musi się zacząć. Od eliminacji całego zła kapitalizmu. A zło kapitalizmu to są miasta, które ludzi wynaturzają, kosmopolityzują. To była taka osobliwa mieszanina komunizmu, takiego natywizmu chłopskiego i strasznie mocnego nacjonalizmu. I ta mieszanina miała wzięcie w Kambodży. Ten komunizm obiecywał alternatywę dla rzeczywiście no, dość upiornych rządów, które wówczas istniały. Kambodża była krajem o stosunkowo wysokiej, jak na Indochiny, urbanizacji, bo 30% mieszkało w miastach, ale ci wszyscy mieszkańcy byli mieszkańcami miast w pierwszym, najdalej drugim pokoleniu i wszyscy mieli rodziny na wsi, więc pomysł, że wie się z tym naturalnym miejscem, był przekonujący, a nacjonalizm w Kambodży pod wpływem wojny i wietnamskiej-amerykańskiej agresji był oczywiście bardzo silny, więc to była bardzo biorąca mieszanka. I kiedy udało się Czerwonym Kmerom razem z wojskami wietnamskimi obalić Lonnola i wejść do stolicy Phnom Penh. Czyli ta ofensywa partyzacka to nie była ofensywa tylko i wyłącznie prowadzona lokalnymi siłami czerwonych Kmerów. tylko z tyłu byli Wietnamczycy. Oczywiście. Oni bez sami, Wietnamczyków. To, sami to wyhodowali tak, tak, tak naprawdę. Tak, tak, bo wtedy jeszcze między Wietnamczykami a khmerskimi komunistami był sojusz i bez Wietnamczyków, nie byłaby możliwa ani budowa początków tego nowego ustroju na terenach okupowanych przez Wietnamczyków. No, Czerwoni Kmerzy, jak to partyzanci, nie mieli czołgów. Lon Nol miał czołgi, miał amerykańskie lotnictwo. Znaczy, sami Czerwoni Kmerzy by tutaj niczego nie osiągnęli, ale kiedy weszli do Phnom Penh, byli naprawdę witani jak wyzwoliciele. Był ogromny entuzjazm na ulicach, bo Wszyscy byli przekonani, że oznacza to po pierwsze koniec wojny, no bo jedna strona wygrała, to już nie będzie dalej wojny. Po drugie, koniec ogromnych nierówności społecznych, jakie się zwłaszcza pod rządami Lonnola rozwinęły. A po trzecie, że to oni są nasi, kmerscy, rodzimi, tak? I dlatego pierwsze posunięcie czerwonych kmerów jakim było wypędzenie w ciągu 48 godzin całej ludności stolicy bo miasto to jest siedlisko rozpusty zarazy zła kosmopolityzmu no wszystkich tych rzeczy którym czerwoni kmerzy walczyli to przyjęto z niepokojem ale nie budziło to jeszcze buntu no bo tyle zainwestowano w tych czerwonych kmerów nadziei nawet gdyby potencjał buntu mógł być, to, to byli już bezbronni ludzie, prawda? Nikt, nikt w zbrojny sposób nie wsparłby tych, którzy by się nie, opierali. No nie, nie, to, tak? nie było zbrojnych. No tak. Czerwoni kmerzy na początku zaczęli od tego, żeby palić wszystkie książki i wszystkie dokumenty osobiste, dowody osobiste, legitymacje i tak dalej, jako właśnie takie materialne przejawy tego starego reżimu, z którym, którym walczymy i który likwidujemy. Co umożliwiło masie funkcjonariuszy Starego Reżimu rozpłynąć się w tłumie, no bo nikt nie miał żadnych dowodów, nikomu niczego nie można było udowodnić. I to, że nie można było niczego zabrać z domu, znaczy ludzie uciekali tak jak stali. Pozwalano zabierać rowery i na zdjęciach widzimy jak idzie rodzina i naj, najsłabszy, Członek tej rodziny siedzi na rowerze, prowadzony przez kogoś innego. To może być inwalida invalida o kulach, to może być ciężarna kobieta, no a reszta idzie i do małe dzieci, i tak dalej. I bardzo szybko się okazuje, że czerwoni kmerzy stosują bezwzględną przemoc. Jako pierwszych wyłapywali mężczyzn o długich włosach ich zabijali, bo długie włosy były. Przejawem kosmopolityzmu, ulegania zachodniej modzie. Kobiety mają włosy długie, mężczyźni mają włosy krótkie. Jeżeli, nie wiem, jaki był los krótkowłosych kobiet, te, tego w źródłach nie doczytałem, natomiast długie włosy w najlepszym wypadku oznaczały ogolenie głowy na łysę, a na ogół po prostu ich zabijano. Próbę pierwszą budowy tego nowego ustroju komunistycznego, szlachetni merzy podjęli wcześniej na terenach okupowanych przez Wietnamczyków. I na początku reforma rolna, jaką przeprowadzili, konfiskata wszystkich majątków i potem rozdział ziemi dla każdej rodziny porówno, był odebrany bardzo dobrze przez chłopów. Tam była ogromna nierówność ziemska, wielkie tradycje arystokratycznych latyfundiów, na których pracowali bez rolników. No, z, z przedreformy rolnej, tak? Potem jednak po dwóch latach te pojedyncze farmy rodzinne były kolektywizowane siłą. I to już oczywiście zbudziło mniejsze entuzjazm, można sobie wyobrazić. Następnie narzucono wszystkim jednolity strój. Te słynne czarne piżamy, w podobny sposób ubierali się zresztą partyzanci wietkongu. To jest spodnie i bluza w kolorze czarnym, to bardzo praktyczny strój. Na filmach pamiętam, że takie szale prawda, białe nosili, ale to chyba kmerzy nosili tak, dla to, 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 to różnych. Tak, to nosili przywódcy Ankaru, czyli organizacji, tak partia kazała się nazywać. Żadna inna organizacja nie miała prawa istnieć, więc jedyna organizacja to była partia, Ankar, tak? I ich przywódcy nosili białe szale jako symbol rangi. Ale też szale były bardzo ważne, bo w zależności od tego, z jakiej prowincji kto był, musiał. Te szale w Kambodży się wszyscy noszą, bo one służą do zasłaniania głowy i ocierania potu. Tam jest bardzo gorąco, tak? I są rozmaite ludowe style tkania tych, tych szali, więc przypisano. Do każdej prowincji inny rodzaj szala, np. taka prowincja granicząca z Wietnamem. Jej mieszkańcy mieli prawo nosić wyłącznie szale w białoniebieską niebieską kratkę. Co było istotne, bo oni byli w pierwszej kolejności przeznaczeni do rozwałki, bo jako, że byli na granicy z Wietnamem, tam była spora mniejszość wietnamska, a więc. Po byli tam nie nasi Wietnamczycy, którzy byli do odstrzału. Szybko stosunki z Wietnamem się bardzo pogorszyły z tego powodu. Ale nawet jeżeli tam byli nasi, no to przez samo życie razem z obcymi ich naszość uległa skażeniu. Więc też byli do odstrzału, ale to dopiero następne miesiące. Na razie ludność zostaje wypędzona z Phnom Penh. Phnom Penh zostaje złupione. I tych mieszczuchów nieszczęsnych odsyła się na prowincje, gdzie nie ma dla nich miejsca. Ziemia już jest rozdzielona, Kambodża jest krajem dość biednym, mieszczuchy nie umieją uprawiać ziemi, w związku z tym są zaklasyfikowani jako zwani nowi obywatele, którzy w odróżnieniu od starych obywateli nie mają praw. Starzy obywatele, czyli mieszkańcy wioski sprzed rewolucji, mają prawo, mogą się wypowiadać na zebraniach wiejskich, mają prawo posiadać małe spłachetki ziemi różne takie. Nowi, dopóki nie udowodnią swojej przydatności dla społeczności wiejskiej, nie mają żadnych praw, ani też społeczność nie ma wobec nich żadnych obowiązków. W związku z tym oni marli masowo, często z głodu, na ogół z chorób, a ci, którzy próbowali pracować, z wycieńczenia. Więc na początku to ludobójstwo dokonywało się metodami w cudzysłowie naturalnymi. Nie trzeba było nowych, czyli zbędnych zabijać, bo oni w znacznym stopniu umierali sami. Wprowadzono bardzo skomplikowany system Ustaw regulujących no, apartheid między starymi a nowymi. Starzy, czyli chłopi lokalni? Tak, nowi a nowi wypę, 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 wypędzeni na mieszczuchy, tak. Związki małżeńskie między starymi a nowymi były zabronione, ponieważ no, groziło, że nowy małżonek może skorumpować swoim kosmopolityzmem starego współmałżonka, tak? Ale później w ogóle nie wolno było zawierać ślubu bez zgody organizacji, a organizacja łączyła ludzi w pary pod względem ideologicznej poprawności i korzyści dla gminy. Wbrew być może wyobrażeniom, dorośli mieli wyższy wskaźnik śmiertelności niż dzieci. Dzieci jakoś się wykarmiały, kradły z gminnych pól, coś tego. I w związku z tym pojawiła się masa sierot. Sieroty zatrudniano do pracy niewolniczej na polach, a kiedy nie wyrabiały normy, zabijano. Generalnie tą podstawą ideologii czerwonych kmerów było przekonanie, że. Każdy człowiek musi udowodnić swoje prawo do życia, udowadnia je, będąc przydatnym dla społeczności. Jeżeli nie jest przydatnym, albo gorzej jest darmozjadem, bo na przykład jest inwalidą i nie pracuje, no to tym samym sam pozbawia się prawa do życia i jego zabicie jest czymś oczywistym. Ten program, nazwijmy to wyniszczenia dużej części, aż pewnej części społeczeństwa już od początku mieli wpisany w swój, swój jakby to powiedzieć, no, dekalog działań. To tu... jest przedmiotem sporów, ponieważ o czym będę za chwilę mówił, nie odbyła się żadna poważna, sądowa rozprawa nad historią czerwonych Kmerów, w końcu tylko dwaj czołowi przy przywódcy zostali skazani za ludobójstwo w 20 lat po upadku ludobójczego reżimu. Więc nie mamy tej wiedzy, jaką mamy na przykład o hitlerowskich Niemczech, która się zaczęła w Norymberdze i właściwie zbudowanie tej wiedzy trwa do dziś. Pomysł, że ludzie nieprzydatni nie mają prawa istnieć, rzeczywiście w ideologii Polpota, tak, takiej pseudonim przyjął przywódca czerwonych Kmerów, istniał od początku, ale na początku to była tylko pewna no, metaforyczna figura. Która właściwie stanowiła odpowiednik leninowskiego: kto nie pracuje, ten nie je. Tak? Jej doprowadzenie do logicznych konsekwencji było w znacznym stopniu skutkiem tego, że po katastrofie, jaką było przyjęcie władzy przed Czerwonych Kmerów, Kambodża i tak nie mogła wykarmić wszystkich swoich obywateli. Oczywiście przyjęcie pomocy humanitarnej było. Niewyobrażalne, bo nie będziemy przyjmowali żywności od burżuazji, która tą żywnością będzie chciała nas skorumpować, przekupić, a może zatruć. Więc tak czy inaczej, część obywateli trzeba było się pozbyć. To wszystko się robiło metodami chałupniczymi. Znaczy, najprościej było, jak z tych słabszych zabierał głód czy choroba, ale w którymś momencie władze zaczęły centralnie narzucać liczby ludzi do zamordowania. W jednej z gmin mamy relację szefa tej gminy, mianowanego przez Ankę, który dostał polecenie sporządzenia listy 6000 tysięcy ludzi do zabicia. I on tą listę sporządził, tylko że miał kłopot, bo on co prawda umiał czytać, nie umiał pisać. Wobec tego musiał dyktować nazwiska swojemu sekretarzowi, a tym samym te nazwiska stawały się wiedzą powszechną. I on z żalem mówił na swoim procesie i ludzie się mnie czepiali, że ja podałem nazwisko czyjegoś męża czy czyjejś żony. No przecież musiałem podać 6 tysięcy nazwisk. Własne dziecko też podałem. I, i, i mówi to bez jakiejkolwiek emocji. Zresztą można przypuszczać, że to dziecko było jakieś źle wychowane, bo dzieci bardzo często zatrudniano do zabijania. Bo jeżeli dzieci były socjalizowane do zabijania od maleńkości, to traktowały to jako normę, jako coś oczywistego, coś co należy robić, i nie miały moralnych problemów, jakie czasem miewali starsi. Więc to musiało być jakieś dziecko, które nie spełniało ideologicznych wymogów, zostało źle wychowane. Mogę nawiązać do tego, do, do tego rozkazu o wymordowywaniu określonej liczby ludzi. Jaka była podstawa? Czy to chodziło o to, że zaczęło brakować żywności, więc musimy, dostos aha, musimy dostosować liczbę ludności do tak, tego, co tak, mamy do, do, do możliwości, tak. Yy, zarazem ten system był yy, w sposób twórczy jeszcze bardziej nieludzki niż. Yy, Oba systemy, który się wzorował, czyli sowieckie i chińskie wersje komunizmu. Więzienie Tuol Slang w Phnom Penh, to był budynek dawnej szkoły średniej, który został zamieniony na więzienie. Przez to więzienie przeszło 28 tysięcy ludzi. Na pewno przeżyło 12 osób. Być może jacyś inni też przeżyli, o tym nie wiemy. Ale jeżeli tak, no to może nie tuzin, tylko dwa tuziny. Cała reszta została zamordowana po długotrwałych torturach, bo do Leng się trafiało wtedy, kiedy anka była już przekonana o czyjejś winie i teraz chodziło o to, żeby winny się przyznał. I stąd te tortury? Rzecz w tym, że winny nie wiedział, do czego ma się przyznać. Podczas procesów stalinowskich w Moskwie oskarżeni dostawali do podpisu zeznania, że tutaj byli agentami japońskimi albo polskimi, albo amerykańskimi, sypali piasek w szprychy, zatruwali wodę. No to, co akurat komuś. Tutaj winą osadzonych było to, że nie przyznawali się do tego. Do czego byli winni, A więc nadal w więzieniu okłamywali rewolucję. I żeby przerwać tortury i zasłużyć na śmierć, trzeba było przyznać się do tego, co przesłuchujący chciał usłyszeć, ale przesłuchujący nie mówił, co chciał usłyszeć, bo oczywiście, dopóki nie przyznasz się do tego, o co się partia oskarża, to i tak kłamiesz. Ale skąd ten, ten sadystyczny mechanizm traktowania ofiar? No ja myślę, że to się brało z takiej mesjańskiej wizji przerobienia społeczeństwa na coś lepszego. No bo anka wie wszystko. Anka wie, kto zdradził i jak. W związku z tym, jeżeli anka każe wysłać kogoś do polskiego no to to jest dowód jego winy. A skoro tak, to jeżeli ktoś się przyznaje do tego, na przykład, że chciał zabić Polpota, a jest winny tego, że zatruł krowy w, na w spółdzielni rolniczej w Siem no to nadal okłamuje rewolucję, tak? Innymi słowy, jego resocjalizacja nie jest pełna. A to jest o tyle ważne, że w programie Czerwonych Kmerów, który mówił o tym jednoznacznie, że w kraju ma być tylko jeden naród, co ważne, jeśli 10% Kambodży to były mniejszości etniczne Wietnamczycy, Chińczycy, Czamowie. Więc ma być tylko jeden naród, to było oczywiste, że te 10% jest wobec tego do eliminacji. Co zresztą spowodowało wojnę z Wietnamem, która w końcu obaliła ludobójczy reżim po prawie czterech latach. Jeden naród, jedna organizacja i jedna religia. I to jest dość interesujące, bo znakomita większość Kambodżan wyznaje buddyzm. Ale czerwoni Kmerowie traktowali buddyzm jako obcą religię, no przybyłą spoza Kambodży, prawda? Tym bardziej obcą religią było chrześcijaństwo i islam. Więc jedyna możliwa hipoteza, o jakiej, o to, jak, o jakiej religii myślała Anka, gdy mówiono, że ma być jedna religia, no, że tą religią była wiara w partię, tak? A jeżeli tak, to ktoś, kto mimo tortur nadal kłamie partii i nie przyznaje się do tego, do czego miał się przyznać, no, jest nie tylko heretykiem, ale i bluźniercą. I w tej perspektywie te tortury, które mają wymusić w końcu właściwe zeznanie, są czynnością odkupienną i zbawczą, prawda? Próbujemy uratować tą duszę. No tak, ale w przeciwieństwie do to torturowania bohatera, opowieści o 1984. Na końcu nie było przebaczeń, może nie tej przebaczenie, co nie dawano temu komuś szansy powrotu do tego społeczeństwa, tylko był ten ktoś mordowany. No ale z tytułem też nie było wyjścia innego niż w trumnie u Orwella przecież nie było śmierci na końcu tak. drugiego bohatera, a tu jest. Tak, no bo u Orwell, Orwell nie domyślał do końca tej wizji, tak? Natomiast w toulouse ta wizja jest domyślana ostatecznie i do końca. Mianowicie ktoś, kogo Anka uznała za winnego, nie może żyć, prawda? Natomiast należy dać temu komuś szansę, żeby się pokajał przed śmiercią. To jest trochę ta ideologia, która stała zaś stosami inkwizycji w średniowiecznej Europie, że jeżeli jakiś innowierca na stosie wreszcie się przyznawał do tego, że nie tak sprawował rytuały, czy sprawował jakieś inne rytuały itd., to co prawda nadal płonął, ale była szansa ocalenia jego duszy. Podobnie ta ciężka fizyczna praca, jaką wykonali, wykonywali sprawcy tortur w Toulsleng, była pracą zbawienną, bo to chodziło o to, żeby wreszcie wymusić na torturowanym, my się przyznał do tego, do czego partia chce, żeby się przyznał, a tym samym przestał kłamać rewolucji i tym samym, no, mógł umrzeć w jakimś stanie łaski yy, dyrektorem więzienia w Tuol był niedoszły nauczyciel, towarzysz Duik, który zresztą spokojnie dożył swoich dni na pograniczu kambodżańskim i uciekł razem z resztą Czerwonych Kmerów po tym, jak Wietnamczycy obalili ich reżim i opowiedział swoje życie holenderskiemu chyba dziennikarzowi, który go odszukał. I on mówił, że właśnie jego Marzeniem było to jeszcze w szkole, że być uznanym przez nauczycieli, że jest dobrym uczniem, i wtedy starał się być dobrym oprawcą, który będzie uznanym przez przywódców. Sporządził też regulamin dla torturowanych, w którym między innymi było powiedziane, że nie wolno się z nim Dujkiem, nie zgadzać. Oraz nie wolno krzyczeć, gdy się jest torturowanym. Co jest zrozumiałe, bo krzyk utrudnia pracę torturującemu, prawda? A więc ten krzyk jest w sposób naturalny kontrrewolucyjny i jest dowodem tego, że torturowany nie wszedł na drogę prawdy, tak? Przeszkadza torturującemu. Zresztą zdawało się w różnych sytuacjach, Dujko opowiadał jak Jakąś kobietę topiono w beczce, żeby się przyznała, i na chwilę przed jej utopieniem wyciągano ją z tej beczki. Miała linę obwiązaną wokół nóg, i za tą linę ją wyciągano. Żeby... No i duch mówił, i trzeba było to przerwać, bo jej mokre ubranie w sposób wyzywający przylegało do ciała, i to rozpraszało torturujących. I trzeba było z tej formy tortur zrezygnować, no bo to utrudniało torturującym pracę. Kobiety zresztą miały gorzej, bo podczas gdy mężczyźni no jakoś na szkoleniach politycznych czy gdzieś przynajmniej zetknęli się z tym, co Anka uważa za zdradę i zbrodnię, więc mogli sobie wyobrażać, dlaczego mają się przyznać, ich żony, które aresztowano za to, że były żonami zdrajców, Inaczej niż mężowie z reguły w ogóle nie miały wyobrażenia o tym, do czego powinny się przyznać, więc były torturowane dużo bardziej. One by się przyznały oczywiście do, do czegokolwiek, byle ratować dzieci, ale nie wiedziały, do czego mają się przyznać, więc umierały i to umierały po strasznych torturach. No a dzieci były w ogóle głupie, bo w ogóle nie wiedziały, co to jest zdrada i tak dalej, ale y, na ogół bardzo szybko umierały pod torturami w związku z tym. Torturowano z... też dzieci? No, tak. No tak, no bo jeżeli ktoś jest dzieckiem zdrajcy, to jest w najlepszym wypadku w połowie nieczysty, tak? A nie wiadomo, przecież, jak, jak ktoś został żoną zdrajcą, no to w niej też musi być coś nieczystego, tak? Więc takie dziecko jest połączeniem dwóch najgorszych rzeczy, a w dodatku, żeby nie wiem, jak, nie dawało się dzieci przekonać, że mają nie krzyczeć podczas tortur. Co było ewidentnie kontrrewolucyjnym działaniem zmierzającym do tego, żeby zakłócić pracę torturujących. Cały ten reżim upadł, kiedy wypowiedział wojnę Wietnamowi. A, to oni wypowiedzieli tak. Wietnamowi. Tak, tak. Ale tak bo, na co oni liczyli? No, oni uważali, że są najbardziej zaawansowanym społeczeństwem świata że zbudowali taki socjalizm, jakiego świat jeszcze nie widział i to w pewnym sensie była prawda. W związku z tym, nie ma rzeczy niemożliwych. Pol Pot z dumą mówił, że za rządów burżuazyjnych mówiono, że pilot muś, myśliwca musi mieć przynajmniej średnie wykształcenie. No to jest 11 zmarnowanych lat. A my już wiemy, że dzięki przodującej roli partii da się pilota myśliwca wykształcić w kilka miesięcy. I to jest taki kolejny dowód na to, że jesteśmy daleko do przodu przed wszystkimi innymi krajami socjalistycznymi, o imperialistycznie mówiąc. A jako że historycznie Kambodża zajmowała większy obszar w Indochinach niż zajmowała wtedy, część tego obszaru została podbita przez Wietnam w XVIII wieku, no to ta misja wyzwoleńcza Anki polegała też na tym, żeby odzyskać utracone ziemie i armia kambodżańska zaczęła dokonywać ataków przez granice. Na które za którymś razem Wietnamczycy zareagowali, wysyłając samoloty, które były pilotowane przez pilotów, którzy mieli przynajmniej szko szkołę średnią. I oczywiście to, co Kambodżanie mogliby stawić przeciwko Wietnamczykom, e, nie miało żadnego znaczenia. Reżim ludobójczy został obalony. E, większość ludobójców uciekła na granicę z Tajlandią. No, i wtedy pojawił się problem, ponieważ Wietnamczycy zainstalowali własny marionetkowy rząd, którego społeczność międzynarodowa nie uznała. Uznał ją blok sowiecki, bo to za zaprzyjaźnieni Wietnamczycy zainstalowali. Reszta społeczności międzynarodowej słusznie uznała, że to jest marionetkowy rząd zainstalowany przez okupantów. Tak? Ale jaka była reakcja lokalnej ludności? Lokalna ludność. No, Powiem od odetchnęli, prawda? Tak. Już Ale... nie, nie, nie było tego entuzjazmu, jak, jak mi witano Czerwonych Kmerów, między innymi dlatego, że wszyscy pamiętali ten entuzjazm. I to się przypomina taki list, który jest w archiwum Huvera z archiwum Armii Andersa. Tam zbierano od wszystkich ludzi, którzy trafiali do Armii Andersa, a także od cywili, relacje o tym, jak wyglądało wejście Sowietów w 1939 roku i jakiś krawiec z kresowego miasteczka opisał, jak to wyglądało i zakończył takim zdaniem: "I ja, panom sowietom za to wyzwolenie bardzo dziękuję i żeby mi to było ostatni raz". Więc entuzjazmu nie było, było taka próba zorientowania się, za co teraz będą zabijać. Bo Czerwonym Kmerom udało się w ciągu tych niecałych czterech lat wymordować według różnych szacunków od miliona siedmiuset tysięcy do 2,5 i milionów ludzi w ośmiomilionowym kraju, który już stracił 10% swojej ludności od amerykańskich bombardowań. Tak? Połowa dzieci to były sieroty. W kraju było siedmiu prawników, bo za wyższe wykształcenie zabijano. Nie było lekarzy, no bo zawyższe wykształcenie zabijano. To wszystko Wietnamczycy musieli sprowadzić, a społeczność międzynarodowa słusznie uznawała reżim zainstalowany przez Wietnamczyków za marionetkowy, i w związku z tym odmawiała jego uznania i w ten sposób przez lata miejsce Kambodży w Organizacji Narodów Zjednoczonych nadal zajmował ambasador reżimu ludobójczego, bo reżim nieludobójczy, bo cokolwiek powiedzieć, że wietnamskiej okupacji ludobójcza to ona nie była, reżim nieludobójczy nie miał prawa przemawiać w imieniu Kambodży, on był zainstalowany przez Wietnamczyków. A dlaczego w ogóle czerwoni kmerzy przetrwali to obalenie? Ten, ten, no przetrwali z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że co prawda ludzie odetchnęli z ulgą, jak czerwoni kmerzy zostali obaleni, ale być wyzwolonym przez Wietnamczyków, y, dla Kmerów to było tak, jakby no, w Polsce komunizm obalili Niemcy, tak? No, bardzo dziękujemy panom Niemcom, ale jednak życie pod niemieckim reżimem prawdopodobnie w Polsce mogłoby wzbudzić jakieś protesty, tak? Y, więc po pierwsze, jako że reżim był narzucony i okupacyjny, to czerwoni Kmerzy Gdzieś tam na tajskim pograniczu no, stawali się reprezentantami sprawy narodowej. Po drugie, owszem, no, wymordowano być może 30% mieszkańców kraju, ale reszta przeżyła. A jako że mordowano metodami chałupniczymi, to umoczeni w tym ludobójstwie były, były setki tysięcy ludzi. To na ten sam mechanizm jak w Tak jest. Bo to jest, tak się dzieje, czy podczas hołodomoru, tak? Czymś innym jest ludobójstwo przemysłowe, takie jak Niemcy zrealizowały podczas II wojny światowej, kiedy się ludobójstwo powierza stosunkowo nielicznej kadrze kilkudziesięciu tysięcy ludzi, bo jej możliwości są zwielokrotniane przez przemysłowe środki użyte, ale w społeczeństwach rolniczych, gdzie nie ma takiego potencjału przemysłowego, ludobójstwo nie może być intensywne, musi być ekstensywne, a tym samym musi angażować ogromną liczbę ludzi. I to ludobójstwo w Kambodży angażowało ogromną liczbę ludzi, którzy, jak ten szef gminy, który sporządzał listę 6 tysięcy ludzi do zabicia, no wszyscy byli uwikłani w tę zbrodnię. Część z nich dalej popierała kmerów, czerwonych kmerów, przepraszam. Mało tego, premier marionetkowego rządu był czerwonym kmerem średniej rangi, który po prostu zwietrzył pismo nosem i przeszedł na stronę wietnamską wystarczająco wcześnie, żeby zyskać zaufanie okupantów. A co więcej, czerwonych kmerów wspierali Amerykanie, no bo to przecież była narodowa partyzantka przeciwko wietnamskiej okupacji. A to wszystko dzieje się zaledwie 5 lat po zakończeniu wojny wietnamskiej. I Wietnam, zwłaszcza zwycięski, który pokonał Stany Zjednoczone, jest dla Waszyngtonu głównym wrogiem w Azji. A wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No ale tak, tak się zawsze dzieje, tak? Jedną z konsekwencji tego było to, że co prawda prawie od razu odbył się pierwszy proces Czerwonych Kmerów Zorganizowany przez doradców sowieckich, kubańskich i syryjskich. No bo jak się rzekło, siedmiu kmerskich prawników przeżyło ludobójstwo. No i od strony prawnej miało to taką wartość, jaką można sobie wyobrazić. Ale potem nikt nie był zainteresowany procesem. Dlatego po 1989 roku, kiedy doszło do no nie wiem, czy obalenia rządu prowietnamskiego, pro co bardziej ustanowienia, że tak powiem, rządu demokratycznego, dalej Czerwoni Kmerzy chyba znaleźli się w tak. koalicji rządzącej. Nie, w końcu Wietnamczycy się wycofali, zostawili swój reżim okupacyjny, który rzeczywiście trochę złagodniał. Ale w wolnych wyborach premier Hun Sen zainstalowany na wietnamskich czołgach, znowu został premierem. No bo Kambodżanie już wiedzieli, jaka jest cena przeciwstawiania się władzy. Tak? I oczywiście Hun sen nie był zainteresowany jakimkolwiek procesem czerwonych kmerów, mało tego, on z czerwonymi kmerami się dogadał. Oni prowadzili partyzantkę z swoich schronisk na, na granicy tajskiej, i żeby definitywnie zakończyć wojnę, no on się z nimi dogadał, podpisał amnestie, różne takie. W końcu, dopiero na początku tego tysiąclecia, odbył się pierwszy proces, w którym przywódców czerwonych Kmerów, tych, którzy do tej pory dożyli, oskarżono o ludobójstwo wcześniej jednak na tym tajskim wygnaniu Pol Pot usiłował zabić szef swojego ministra spraw wewnętrznych, czyli szefa policji, którego podejrzewał o to, że on chciał zabić jego. To się nie udało. Pol Pot uciekał, został złapany, miał swój proces za próbę mordu politycznego i dostał do żywocie i bardzo szybko w tym dożywociu zmarł. To wszystko się dzieje w tym niby państewku Czerwonych Kmerów na granicy, tak? Po śmierci Polpota w końcu aresztowano pozostałych przywódców Czerwonych Kmerów i wtedy pojawił się problem natury prawnej, problem fundamentalny, mianowicie konwencja ONZ o zapobieganiu i zwalczaniu ludobójstwa bardzo wyraźnie mówi, że ludobójstwem są czyny, które następnie są wyliczone, popełniane w intencji wymordowania w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej bądź religijnej. Tymczasem czerwoni kmerzy mordowali z przyczyn społecznych i politycznych. W pierwotnej definicji sformułowanej przez polskiego żydowskiego prawnika Rafała Lemkina, który jest autorem tej konwencji, Grupy społeczne i polityczne były jak najbardziej wymienione, ale w ONZ zawetował, zawetował to Związek Sowiecki, który z dość zrozumiałych powodów nie, nie życzył sobie, żeby mordowanie ludzi z względów społecznych czy politycznych było, mogło być uznane za ludobójstwo. W związku z tym zbrodnie Czerwonych Kmerów bardzo długo uważano, że nie można traktować jako ludobójstwo, ale szczęśliwie Czerwoni Kmerzy mordowali też Chamów, to jest mniejszość religijna muzułmańska w Kambodży, za to, że byli muzułmanami, i Wietnamczyków za to, że byli Wietnamczykami. Co prawda te zbrodnie, wymordowani Chamowie, wymordowani Wietnamczycy, stanowią bardzo niewielki procent ofiar czerwonych Kmerów, ale mordowanie względów religijnych i narodowych jak najbardziej mieści się w definicji ludobójstwa. I dzięki temu można było wytoczyć czerwonym kmerom proces ludobójstwa, nawet ich skazać na wyroki do żywocia, A zresztą oni przez cały czas procesu byli bardzo zdziwieni, czego się od nich chce, przecież oni chcieli tylko dobrze. Towarzysz Dujk, którego w końcu też postawiono przed sądem, no też tłumaczył, że on tylko starał się dobrze wywiązywać ze swoich obowiązków. I bez trudu można było w nim rozpoznać tego bystrego chłopca, który chciał tylko, żeby nauczyciele o nim dobrze mówili. Ostatnie pytanie jest takie, czy po tej katastrofie, jakby to powiedzieć, po, po powrocie demokracji jakoś udało się przeprowadzić proces jakiegoś takiego narodowego pojednania, czy? No nie wiem, bo demokracja jeszcze nie wróciła, więc pańskie pytanie tyczy się przyszłości. Natomiast Ale były przynajmniej wolne wybory, gdzie ten Hun sen został premierem. Ta, Pytanie... Znaczy, Hun sen jest premierem, że został pierwszy raz premierem na wietnamskich czołgach, a potem Jakoby na urnach. Aha, jakoby e... przepraszam. Nie, nie ja absolutnie sobie wyobrażam, że on rzeczywiście wygrał te wybory. Bo tak jak mówię, Kambodżanie się nauczyli, jaka jest cena sprzeciwu wobec władzy. W Kambodży. Na, dzisiaj istnieją partie opozycyjne i media opozycyjne. Istnieją głównie w więzieniu, ale istnieją. Wybory są te, teraz dość, dość regularnie fałszowane. Ale nie było żadnego procesu rozliczeń z reżimem czerwonych kmerów, bo znakomita większość Kambodżan, którzy wtedy była, byli w wieku dorosłym, a przynajmniej no starszą dziecięcym w tych zbrodniach uczestniczyła ci którzy nie uczestniczyli zostali zamordowani między innymi za to że nie uczestniczyli więc ci którzy chcieliby rozliczeń no to są te ofiary czerwonych kmerów którym czerwonym kmerom nie udało się wymordować to jest wydatnie mniejszość społeczeństwa oraz rozmaici zagraniczni prawnicy i inni eksperci, którzy uważają, że w interesie ludzkości jest to, żeby ludobójcy stawali przed sądem. Nie chce tego rząd kambodżański, nie chce tego większość kambodżańskiego społeczeństwa. Zmarłych otacza się czcią, bo zmarłych należy otaczać czcią. No ale w Toul Sleng, które teraz jest muzeum ludobójstwa popełnionego przez czerwonych Kmerów, na wejściu wita zwiedzających bardzo taka artystycznie zrobiona mapa Kambodży, która jest zrobiona z czaszek i piszczeli pomordowanych. Nikomu nawet chyba nie przyszło do głowy, czy ci pomordowani chcieliby figurować na atrakcji turystycznej. Więc tutaj jest coś co się nie dokonało i myślę, że dokonać się nie mogło, bo Ludobójstwo powoduje radykalną utratę zaufania do świata. Znaczy, jeżeli się domagamy sprawiedliwości, to domagamy się jej, dlatego, że wierzymy, że sprawiedliwość jest stanem naturalnym, a niesprawiedliwość jest aberracją, z którą należy sobie poradzić. Ale wszystkie społeczeństwa, które doświadczyły ludobójstwa, wychodzą z niego z przekonaniem, że niesprawiedliwość jest stanem naturalnym. A sprawiedliwość jest szlachetnym zbudzeniem, a o które dopominać się nie bardzo jest sens. I tak jest dzisiaj w Kambodży. No i chyba to jest ten moment, w którym chciałem Panu podziękować za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple. Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami.